Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Settlersów. Słuchajcie, nagrywam odcinek po odcinku i będziemy kontynuować sobie tutaj nasze przygody, także klikam kontynuuj. The cursed lands, a small group of islands so harsh and dry that their scorching heat drove the Maru closer to the coast and the few oases that are scattered around the otherwise dead land. Centuries ago, they were at the heart of Maru culture, a place filled with scholars and farmers alike. But the constant exploitation of the land took its toll. Since the Maru have abandoned most of them, these islands are now inhabited by all kinds of scavengers and thieves who feast on what once were thriving villages and impressive monuments. Now, only salt lakes bear witness to the change these islands have gone through, as only ruins remain in the sand. No ciekawe, słuchajcie. Akt drugi. Sojusze. I bardzo fajnie. Zobaczymy, co przyjdzie nam tu robić. A peaceful Maru village is being attacked by a large group of bandits, and the villagers face an overwhelming opponent. As countless lives are at stake, their outcry for help is being answered by their own leader and her new allies. But the bandit queen orders more aggressive attacks by the hour. Only the sands know how this conflict will end. No, ciekawe, ciekawe, słuchajcie. No. I just got word from one of our scouts. The attack has already begun. And most people have retreated to the outer areas of the island. If we want to save the settlement, then we need to help them defend it. We could also scout ahead to find an advantage. This may work a little while, but once they know we are here, a counterattack will surely happen. I'll make sure our people prepare defenses, but this is no easy task. We will need more time. My people are counting on us. We have to reach them in time. The lives of innocents are in grave danger. No, bardzo poważne zadanie przed nami, drodzy państwo. No dobrze. Mamy zbudować magazyn w pobliżu wioski Maru. I to się znajduje gdzieś mniej więcej tutaj, ale nie wiemy, czy po drodze nie będziemy mieli tam jakichś problemów. Od czego by tu zacząć? No mamy... Powiedzmy, palmy to jest taki las tymczasowy, tak? On się za chwilę nam wykruszy, jeżeli postawimy tutaj chatkę drwala, no ale nie mamy zbytnio wyjścia, więc... Ale fajne struktury, słuchajcie, zobaczcie, nie? Ogarnijmy w takim wypadku tutaj drwala. Musimy ogarnąć również tartak. Tartak postawiłbym może gdzieś w tym oto miejscu, tak w miarę blisko magazynu. No, może być tutaj. Czemu nie? I dodatkowo może leśnika, ale to wszystko wymaga kamienia, słuchajcie. No dobra, może niech ten leśnik tutaj sobie gdzieś stanie. O, może w ten oto sposób, słuchajcie. Tak byśmy zadziałali. O, sojusznik jest atakowany już, bardzo szybko, nie? Dobra, tutaj dróżka, w ten sposób to ogarniemy. No i tutaj. Na razie nie będziemy korzystać z kamiennych, co by nie marnować kamienia. Natomiast ten magazyn nieszczęsny chcą, żeby wybudować, tak? No dobra, ja bym może wojsko zwerbował. Za dużo to my tego wojska nie mamy. 20 osób. Szczerze powiedziawszy, trochę słabo. Zobaczmy, czy coś po drodze tutaj nam się nie kryje. Tutaj woda, tu jest morze, tak? I tak dalej. No, zobaczymy, czy ten leśnik to w ogóle miał sens budowy, nie? O, ale tu jest las odrastający. Tutaj by można było też drwala i tartak machnąć. Natomiast oni... O! To jest to, czego nam potrzeba, słuchajcie. Mam nadzieję, że to będzie żelazo i węgiel. Dobra, no oni każą nam tutaj magazyn postawić, także zróbmy to.
No, sojusznik jest atakowany, no to nie jest moja wina, ja się nie prosiłem. No i? Co? A, bo teren nieprzejęty, matko Boże, co ja tu cisnę. Dobra, chłopaki, musimy wziąć tych wszystkich tutaj do przejęcia terenu. Niech przejmują. Myślę, że od tej strony raczej wojska nie nadciągną, ale my musimy naprawdę dosyć szybko tutaj postarać się ogarnąć coś. Myślę, że można byłoby tutaj też zwiedzić... O, tu mamy kamień. Tu by można było, słuchajcie, kamieniołą postawić. Niech i tak będzie. Kamieniołą. Tu jest kamieniołą. Dobra, to coś takiego byśmy ogarnęli. Nie ma problemu. Może w ten nawet sposób bym to ugryzł i droga tutaj by prowadziła. A w międzyczasie patrzymy, szukamy, czy gdzieś tutaj może coś ciekawego jeszcze by się znalazło. Oczywiście za bardzo nie chcę tam podchodzić, żeby nie trafić na wroga. Bo to jeszcze nie jest ten moment, kiedy chciałbym z nimi walczyć. Ale zobaczmy, co tutaj się ogarnia. No ogarnia się jak na razie bardzo fajnie. Moglibyśmy już ten magazyn, myślę, machnąć, tak jak oni sobie tego życzyli. Gdzieś może w ten oto sposób dookoła drogę puścimy i będzie dobrze, tak mi się wydaje. Co tutaj mamy? Tutaj nic nie ma, tak na dobrą sprawę. Tutaj mamy las odrastający, co jest jakby no... Okej, w porządku, nie ma problemu, ale... No my potrzebujemy jednak innych zasobów, ponieważ musimy werbować wojsko, więc potrzebujemy rudy żelaza, potrzebujemy wungla, ale patrzcie, jaki ogromny jest ten las, słuchajcie. Niesamowite, no? Ciekawa sprawa. O, ale tutaj musimy podejść, słuchajcie, bo tu jest nieodkryty obszar, a tu też może coś być, więc dobrze byłoby ogarnąć ten temat. Dobra, ja bym proponował, żeby może jeden z tych moich cieciów ogarniał tu temat. Tak niech też zrobią. No, spory jest ten obszar wydobywczy, może być tutaj bardzo ciekawie. Dobra. Badamy dalej. Jak na razie nas nie ruszają, tak? Ruszają tylko sojuszników. To też niedobrze, ale... Co my możemy? Z garstką żołnierzy? No ale dlaczego wy tam nie idziecie? No halo. A, być może tam jest woda. A, tak, tam jest woda. No dobra, to ja już tam nie cisnę. Czyli mamy dwa depozyty jakieś, które można byłoby sprawdzić. A. Tutaj ziomość niby czegoś szuka, ale jeszcze nie znalazł. No trudno się mówi, żyje się dalej. Chłopaki powiększają teren. Więc bardzo dobrze. Jak tutaj kamieniołom? Jeszcze nikt nic nie buduje. Na razie tylko jest powiększany obszar. Czyli tu chłopcy nie powiększyli, czy o co chodzi? O! Jest i ruda żelaza. No to mam nadzieję, że tutaj również węgiel będzie. Najfajniej by było, jakby były dwie rudy żelaza i dwa... depozyty węgla. Chodźcie, chodźcie. Przejmijcie jeszcze ten teren. Dobrze, my tymczasem sobie skoczymy dalej. Zobaczymy, co tam się znajduje. Bo my tu mamy właśnie tych naszych pobratymców, sojuszników. Dobrze, znalazł węgiel. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Czy oni tutaj... Aha, oni mają własne granice, tak? No to okej. Okay. Przy okazji możemy zobaczyć, co tutaj by się znajdowało. No, elegancko, bardzo fajnie.
Mamy dostarczyć 50 złotych monet. O kurde. Młody zbrojmistrz. A, widzicie. Dobra. An ally is under attack. Najpierw skontaktuj się z werbownikiem najemników. Aha, dobrze. Standing by. A to jest? Aha, werbownik najemników. Ready. No może niekoniecznie chciałbym się pozbywać tutaj złota. Dobra. Proponuję, proszę państwa, aby... No zobaczmy, co tu się niby dzieje. A, w ten sposób ich tu cisną. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby im tam pomagać w tej chwili. No dobra, ale magazyn w pobliżu wioski został wybudowany. Zniszcz wszystkie magazyny wrogów, chroń Maru za wszelką cenę. O kurczę. Zniszcz wszystkie magazyny wrogów, tak? Tymi moimi jednostkami, poważnie? A co ja mogę? Enemy in sight. O kurde! Jak enemy in sight? O! Ale to... Dobra, to oni to tam... Przecież to nie nasz teren. Dobrze, tu jest nasz teren. Kuźwa, to nie na to. No ale jak ich dla odmiany nie obronimy, to przegramy, nie? Dobra, tutaj droga będzie. Dobrze, ja potrzebuję jeszcze... Kopalnię węgla potrzebuję dostawić, gdzieś tutaj może sobie stać, nie ma problemu. I do tego kopalnia żelaza. Gdzieś tutaj, powiedzmy, elegancko, i do tego droga. Kiepska ta droga, ja wiem, ale nie mam zasobów za bardzo. Więc w ten sposób to ogarniemy. A tutaj pociśniemy drogę dotąd. O, może być w ten sposób. No i dobra. Elegancko. No dobrze. Jak to w ten sposób wygląda ta sytuacja? A zobaczcie, tutaj to są naprawdę przepotężne siły tego wroga, no to jak my mamy ich bronić? Przecież jak my nie mamy zupełnie tutaj nic. Wiedźmy, słuchajcie, może, no nie wiem. Co tutaj się znajduje? Opustoszałe namioty. Wiedźmy tam tym naszym wojskiem, zobaczymy, co tam się będzie działo, ale... Podejrzewam, że oni tak czy inaczej chcą pieniędzy. Jeżeli bym dla przykładu wziął dwóch dziabongów i kazał im tutaj poślij jednego inżyniera, ale ja dwóch wybrałem. No pajaki. No będą tak mi piszczeć tutaj cały czas. Ready for duty. Resources found. O. No, czyżby jeszcze jednego wungla byśmy mieli? O, jak to by było fajnie, słuchajcie. Jeszcze ich tam mięskiem zbustować, to już w ogóle. Ale czy tu w ogóle gdzieś zwierzyna jakaś jest? Czy państwo zauważyliście gdzieś tutaj zwierzynę biegającą? Bo ja na razie to nic nie widzę. Że tej zwierzyny tu nie ma. Ciekawa sprawa. Tutaj też nie. No, dobra. Oni mi tutaj ładnie piorą tych ludzi. Może wieża by się jakoś spisała, słuchajcie. No, by trzeba było tu... Usłyszały namioty. Jednostki wojskowe przygotowują się do wymarszu, kontynuują misję, aby odblokować. Okej. Okay. No nic, to trzeba chyba... O, to ci trochę ich tam dojadą. No nie! Mój Boże, zobaczcie, co tu się wydarzyło. No, wszyscy ludy dobrej woli, no. Naprawdę? Czyli my się musimy zabezpieczyć, słuchajcie, i to dosyć tak ostro.
Dobra, czyli mamy wspaniała sytuację, bo mamy po dwa depozyty żelaza i węgla. Natomiast musimy to oczywiście wykorzystać. Z tym, że w tym momencie atakują nam dosyć ostro kamieniołom. No i zaatakowali, kuźwa, no. Pa, inżynierów będą mi chcieli kasować. Nie. Czekajcie, chłopaki. No, jesteśmy pod oblężeniem. Dobra, zaraz, tutaj nasi są, tak? Jak ja mam ich bronić, jak ja siebie muszę bronić? Co to w ogóle ma być? O, synki. Wciry dostaniecie, kuźwa, nie ma to tamte. O Jezu, jak mi tam jednego skasowało, natychmiastowo wręcz. Na hita. Dobra, dojechać ich. No, nie ma rady, proszę państwa. Musimy... Z bólem serca musimy ogarnąć sobie temat przejęcia terenu. Może tych tutaj weźmiemy. Musimy przejąć ten teren. Tu jest wąskie gardło w miarę. I po prostu postawić wieżę. Nie ma rady. Natomiast tych dwóch szybciutko bym zwerbował do odbudowania do tego kamieniołomu, bo niestety, ale bez tego to nie podołamy. Kamieniołom, jeszcze raz postawmy. Tak jak stał. Natomiast wojsko do ochrony tutaj, do zabezpieczenia tego terenu, w momencie kiedy chłopcy będą ogarniać temat. Cholera, oni rozjeżyli te wieże. Ale jest ich bardzo mało w tej chwili, nie? Więc można byłoby im pomóc, co prawda. Tylko coś za coś, my wojska przeniesiemy, a sami dostaniemy w ciry, no to tak trochę się nie godzi, nie? Dobrze, ja proponuję w takim wypadku, jak to tam stoimy z tym kamieniołomem, buduje się. Dobrze, najważniejsze, żeby kamieniołom powstał, tak? Mamy bardzo mało tego kamienia, w związku z tym no, przydałoby się jakiś nieograniczony depozyt zdobyć i taki depozyt prawdopodobnie znajduje się tutaj. Ale no, jak my mamy cokolwiek zrobić, kiedy tutaj będziemy atakowani? Ja bym postawił, słuchajcie, cztery wieże. W ten sposób i w ten sposób oraz tutaj gdzieś przynęte. Chyba, że to dotąd tylko teren sięga, no to wtedy mamy kłopociki. Dobra, chłopaki wybudowali kamieniołom, w związku z powyższym proponuję, żeby już taką wieżę obronną tutaj jedną postawić. To może w ten oto sposób, to będzie jedna wieża, tutaj będzie druga wieża, niech one się nawzajem uzupełniają. I jeszcze dodatkowo przynęta, gdzieś przynęte tutaj. O, niech ona ich tam kusi, a wieże zrobią swoje. Dobrze, chłopcy tutaj ogarniają temat. Gdzie wy, kuźwa, ciśniecie? Czy was porąbało już tak kompletnie? Jak wy ciśniecie? Co oni tutaj odwalają? Dobra, ta wieża stoi, czekajcie. Co to za droga tutaj? Którędy to moje wojsko ciśnie? No dobra, no cisną to cisną, no niech cisną już, bo przecież tutaj też jest wieża. Tu jest wieża. No tu jak ładnie, co to takiego jest? My też chyba coś takiego mamy, nie? Sport, to nas za bardzo nie interesuje. O, to kapliczka jest. Dobra, my wracamy szybciutko tu, bo my potrzebujemy... zrobić też kolejne jakby rzeczy. Na razie te dwie wieże niech budują. Natomiast my potrzebujemy również... czekajcie. Potrzebujemy pieca. To na pewno. Piec musi stanąć tutaj dosyć blisko. Może przy magazynie, o. Coś takiego byśmy zrobili. Oczywiście to też trzeba będzie zabezpieczyć i drugi piec również od razu. Czemu nie? Skoro są po dwa depozyty wszystkiego, to niech i tak będzie. Dodatkowo kuźnia. Póki mogę.
We are under siege. O! Naszych atakują. No, czy oni zdążą, bo to jeden tylko ziomek tu przybiegł. Dobra, jedna wieża stoi. Okej, uff, na całe szczęście. To zawsze można ich pod wieżę wycofać, nie? Wieża będzie hulała. Dobra, misiaczki, kontynuować proszę mi tutaj budowę. Dobra, nasi tutaj jakoś ogarniają temat. Udaj się do ostatniego obozu uchodźców, czyli do tego, tak, jak rozumiem. Że my praktycznie nie mamy wojska tam u siebie, a pomagamy kuźwa innym, no. Trochę to bez pomyślunków. No masz, wróg otrzymał posiłki jeszcze tu, kuźwa. To by trzeba było ich od razu cisnąć, no. Ej, jak niedobrze. Strasznie niedobrze. Miejmy nadzieję, że to nie są takie posiłki w ilości kuźwa kilkudziesięciu jednostek, bo to trochę przesada będzie. Dobra, tutaj druga wieża się buduje, przynęta buduje się też. O, i stoją dwie wieże. Okej, okay, elegancko. Dobra. Jak my tutaj stoimy z budowlą? No jakoś to idzie. Zobaczmy, jak tam kopalnie. Kopalnie. Węgiel, dwa kamienie. To byśmy mogli węgiel postawić. Węgiel jest bardziej potrzebny, słuchajcie, w sumie niż żelazo. Bo z tego, co tam już obczailiśmy, to żelazo szybciej się wydobywa niż sam węgiel. Natomiast kopalnia żelaza, 4 sztuk kamienia potrzebuje. No to dobrze w sumie, że tego węgla tutaj dałem. No dobra, tutaj przez chwilę jesteśmy zabezpieczeni. Czy my jesteśmy w stanie robić jakąś palisadę, coś takiego? Osada, wojsko... Nie. O, się kuźwa zdziwisz teraz. No chodź, synu, chodź. No i było poskakiwać? Dobra. Wycofaliśmy naszych inżynierów. Gdzie jest moje wojsko? Czy ktoś widział moich zbrojnych? Kurde, zgubiłem gdzieś żołnierzy albo ich wytłukli. No. Ciekawa sprawa. Co tu się dzieje? Na twoim terytorium nie ma żadnego złoża. Elegancko. Sadzi drzewa i ścina je na kłody. A. To w sumie dobrze, pożytecznie. Kurde. No popatrz, no. Gdzie są ci moi? Aha, tu siedzą, tak. No i co wy... Wyślij inżynierów, by odebrać nagrody, okej? O, dobrze! Tak, wyślijmy inżynierów. To jest bardzo dobry pomysł. Chodźmy. Tylko dokąd? Wyślij inżynierów. Znajdź przydatnych rekrutów. Uciekinierzy z pobliskiej wioski Maru szukają schronienia w tej pośpiesznie wzniesionej wiosce. Ciekawe. To bardzo ciekawe. Let's get to work. Inżynierowie mi tutaj cisną. Nasze wojsko stoi. No co my możemy? No, trzeba tutaj stanąć do walki, nie? Mamy sześć kamienia. Wszystkie magazyny wrogów. Jakby to takie łatwe było.
A oni tutaj to kurde nieźle. Zobaczcie, to są przepotęże ilości wojska, które dostają. Więc powiem szczerze, tak trochę za szybko to zostało ogarnięte. Szybciutko kascenka. This is our last hope to save the village. Now we all stand side by side to prevent the worst from happening. We must not fail, or these people will lose everything. I just wished it would never have come to this. No dobra, czy my dostaniemy jakąś nagrodę? Tak jest, elegancko. Mamy 30 żołnierzy, słuchajcie, dodatkowo. I może to spowoduje, że jakoś zwyciężymy, bo oni są trochę obici, słuchajcie, więc nie ma tragedii. A tutaj już posiłki lecą. Natomiast tu zobaczmy, jakby wyglądała sytuacja. Masz za mało towaru na dostawę. No to super, bardzo, bardzo mnie to cieszy, kuźwa. W cudzysłowie oczywiście. Gdzieś... O jasna cholera, jak oni się tu... No dacie wywiarę. Boże. Szybko, żołnierze. Przecież oni mi tu wybiją wszystko. No jeszcze wróg otrzymał posiłki, no poważnie. Jak rzecz tak można? Znaczy oni są w stanie sobie gasić te pożary, bo tak to zaraz się zjarają, nie? Dobra, zostawmy ten oddział tutaj, bo tu jest, co, 10 zbrojnych. Pięknie, słuchajcie, nie mamy inżynierów, elegancko. Chociaż tych dwóch się tutaj może... Tak, tych dwóch się raptem... A, no tak, rozwalili nam nieźle. Ale jak oni się tu dostali, bo przecież... Tutaj nie ma jakby możliwości, to się musi jej zrespić, no to tak się nie robi. Tu jakieś przejście może jest, czy o co chodzi? No nic, to jest bardzo kluczowy rejon, słuchajcie. W związku z powyższym my musimy bronić go za wszelką cenę, a tutaj właśnie, a tutaj jeszcze nasi obrywają. Ja bym z prawdziwą przyjemnością jeszcze popatrzył, może gdzieś tutaj by się udało zwerbować jakichś ziomków. To by w sumie dobre było. Ale tak, z tego odkrytego terenu to tutaj nic nie widzę. Może by przydało się wysłać, słuchajcie, ten mały oddział, nie? Dobrze, a co ci moi inżynierowie tu będą robili? Ja bym proponował, żeby to naprawili, bo to jest dosyć istotne. I zaraz po naprawie tego, co straciliśmy, później straciliśmy, prawda? No to dosyć ważna. Ważny jest budynek. Postawmy go w takim razie z powrotem. No i dodatkowo będziemy musieli postawić... Czekajcie, zobaczmy, co my mamy w wiosce. To nie. Tartak, no... Nie ma drewna, tak? No ten tylko drewno ciśnie. Kuźwa, ale tu akurat wieże się sprawują z nimi. Mówię, trzeba dostawić jeszcze po jednej takiej, z każdej strony. Tutaj jedna, tutaj druga i będzie gitara. Ewentualnie tutaj, o. No. Bo to może być niewystarczająco. Przyjdzie większa ilość wojska i leżymy. Jak my stoimy z zapasami? 15-10. No, dupy nie urywa za przeproszeniem, ale... Musimy sobie jakoś na razie radzić. Kamień. Kamień tutaj jest o wiele istotniejszy w tej chwili. A my musimy mieć też większą ilość inżynierów, więc zobaczmy tutaj, jeżeli chodzi o osadę. Kantor Gildii. No. 6 takich, nie? Sztuk kamienia. Nie jest lekko, drodzy Państwo, jak widzimy.
ale nie powiedziane, że jest to niewykonalne, tylko byśmy musieli po prostu uważnie wszystko ogarniać. Trochę wojska mamy tutaj postawionego. Z dużą grupą sobie nie poradzą, ale... Ale pytanie brzmi, czy ta trzydziecha to by coś tutaj ogarnęła. Okej. No dobra. Mamy pole do popisu. Zobaczmy. Enemy in sight. No teraz możemy się z nimi zetrzeć, nie? I zobaczyć, no mamy... Mamy ich bronić za wszelką cenę, no to hej, a my idziemy. Nie będziemy się tu z nimi patyczkować. Może, że ci strzelcy tu jeszcze są, to... Ale ci wydają się być bardziej jacyś tacy silni. Zobaczcie, jak mnie wytłukli, nie? Aczkolwiek tych wojowników to ja zbyt dużo nie miałem, no a teraz strzelcy, co oni mogą zrobić? Patrzcie. Patrzcie, jak się pójdzie na tłuką, nie? Możemy ich trochę odsunąć do tyłu. Ale oni za nami lecą. Możemy ich podprowadzić, słuchajcie, na przykład pod wieżę. O. Może wieża zareaguje i wówczas byśmy, powiedzmy... O, to może być taka, słuchajcie, nawet przykrywka, ale czy ta wieża będzie działać? O, działa, okej. Okay. Elegancko. Możemy się z nimi bawić w ciuciu babkę. I wganianego, powiedzmy. O, bardzo dobrze. Dobra, jest to jakiś sposób. To szkoda, że wcześniej nie pomyślałem, żebyście... O, kutwa! No to już chyba jednak nie jest do przejścia przez jedną wieżę. Dobra, sprowokujmy ich. Dobra. A, oni też mają strzelców, słuchajcie. Oni też mają strzelców. Ajajajajaj. No niedobrze, no niedobrze, bo ta wieża to już wyczerpała ten obszarowy atak i cholera jasna, trzeba podbiec pod tę drugą. No, ta wieża już jest na spalonej pozycji, już koniec. Dobra, ale tutaj jeszcze możemy coś ugrać, zmniejszyć liczbę tych jednostek dzięki temu. Czemu oni się zatrzymują? Kurczę, to bardzo niedobrze, że oni się zatrzymują, nie? No tak, no ale oni już wieżę dojadą. No, niestety. Dobra, my potrzebujemy tutaj tworzyć topory. Topory, bo wojsko nam będzie potrzebne. No potrzebujemy też wieże, kurde, wszystko jest potrzebne. Ile mamy kamienia? Mamy 10 kamienia, dobra. Proponuję, żeby postawić może plac musztry. O. Bardzo potrzebna sprawa. Znaczy wojska nie zwerbujemy. I tutaj mamy też możliwość zwerbowania 3 inżynierów. Proszę bardzo. Potężne siły wroga, słuchajcie. A wiecie co, słuchajcie, ja bym zrobił tak, ja bym zapisał rozgrywkę, tak, dla testu. O, w ten sposób ogarniemy temat. Zebrałbym tych żołnierzy i poleciał tu na pałę. I zobaczymy, co z tego nam przyjdzie, nie? Bo niby daleko, daleko. Zobaczmy, co, ile tutaj wojska przybyło. No to oni już są. W czarnej, nie powiem czym. Możemy to przerżnąć. Ale zobaczmy, bo być może gdzieś tutaj będą jakieś takie właśnie...
magazyny, mamy wszystkie zniszczyć, tak? Może w ogóle trzeba było od razu tam cisnąć, a nie rozbudowywać się. Zawsze można powtórzyć tę misję, nie? Chyba. Dobra, mamy tutaj tych inżynierów. Natomiast tu za chwilę będziemy mogli rekrutować, proszę Państwa, dwóch strażników i... O nie. I nie będziemy mogli rekrutować. No nic, trzeba będzie tę misję zrobić od nowa, słuchajcie. Tymczasem ja Wam dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Ogarniemy to sobie trochę inaczej, taktycznie w kolejnym odcinku.